Witam, Studio 5S, serwis sprzętu fotograficznego. Dzisiaj w serwisie zajmiemy się naprawą Nikona D7100. Aparat trafił do nas do serwisu z uszkodzoną matówką wewnętrzną pól pomiarowych. Widzimy, jak tutaj ona świeci na czerwono. W momencie, gdybyśmy patrzyli przez wizjer, obraz widziany przez wizjer jest matowy, nieostry. Zaraz demontuję aparat, zobaczymy, co jest jego powodem niepoprawnego funkcjonowania. Rozebraliśmy aparat, tak jak widzieliśmy tutaj z timelapsów. Zdemontowano mamy górę, teraz naprawimy, ja już tutaj zauważyłem, aparat jest po upadku, musimy naprawić wyrwane elementy z górnej elektroniki, po prostu one odpadły. Jeżeli się uda, to je przylutujemy z powrotem i najprawdopodobniej aparat z powrotem zacznie działać prawidłowo, czyli będzie działała wewnętrzna matówka pól pomiarowych w aparacie. Kończymy aparat składać. Zaraz będzie pierwszy test, już baterię zdążyłem włożyć, jeszcze tylko wizjerek tutaj. Normalnie działa już, może mi się uda tutaj wybrać ostrość, żeby pokazać, że działa matówka pól pomiarowych w środku w aparacie. Zapraszam na kolejne filmy, kolejne naprawy. Pozdrawiam, Studio 5S, serwis sprzętu fotograficznego.